Miało być ładnie i świątecznie, a powstał konflikt. W Gliwicach wkrótce ma zostać otwarty ogród świateł. Problem w tym, że postanowiono zlokalizować go na terenie Parku Chrobrego, miejscu, które wiele osób wybiera na spacery. I to nie wszystkim się podoba. Paweł Jędrusik. Ogród świateł w Parku Chrobrego w Gliwicach wkrótce ma zostać otwarty. Dziś można tu zobaczyć czarne ogrodzenie, które zajmuje dużą część parku i tym samym uniemożliwia swobodne spacery mieszkańcom. I ma tak być do końca marca. Bardzo nam się to nie podoba, to jest teren publiczny, bardzo często przychodzę tutaj z psem na spacery, tu są zwierzęta, wiewiórki, ptaki, roka przestań, więc uważam, że to jest po prostu skandaliczne, one nie mają się gdzie podziać, a my też się nie mamy gdzie podziać. Ja sądzę, że też pójdę za tym, co mówią inni, że to nie za bardzo jest mądry pomysł, bo to jednak jest na dłuższy czas zabrany teren. Przeszkadza w spacerach? No, trochę tak. Trochę tak, no bo jednak to się przeszło przez cały park, a teraz obrzeżami tylko. A takich osób jest więcej, bo od kilku dni w internecie krąży petycja, pod którą tylko do poniedziałku podpisało się ponad 2000 osób. Wśród udostępniających ankietę i zachęcających do jej podpisania jest Franciszek Krawczyk z Gliwic. Zwraca uwagę na ekologię. Zanieczyszczenie świateł jest niekorzystne dla przyrody, choćby dla ptaków, które mieszkają na terenie parku, dla zwierząt leśnych, które też korzystają, de facto są takimi samymi użytkownikami parku jak ludzie. Ponadto aspekt ekologiczny. Domyślam się, że taka wystawa wymaga pewnej ilości energii. Dziś Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach tłumaczy, że ograniczenia są tylko czasowe, a pod petycją podpisuje się dużo osób, które nawet nie mieszkają w Gliwicach. Do tego Mzuk twierdzi, że chciał zapewnić mieszkańcom wyjątkową atrakcję, między innymi w okresie świątecznym. W wielu miastach i w Polsce i w Europie takie ogrody świateł są organizowane i są organizowane również w parkach i to w parkach krajobrazowych. I tam się nic złego z tą przyrodą nie dzieje, ona jak gdyby żyje sobie naturalnym swoim trybem i nie utrudniamy im, że tak powiem, egzystencji. Poza tym wchodzimy w okres spoczynku zarówno wegetacyjnego i flory i fauny. Mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się lokalizacji ogrodu, zwracają też uwagę, że park jest komercyjnym przedsięwzięciem.